Witam serdecznie na moim kanale. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę pod tym filmikiem. Po latach gry trafiłem szóstkę w Totka. Cieszyłem się jak głupi, że jestem bogaty, ale moja radość była przedwczesna. Mimo rwących bólem kolan miałem ochotę zerwać się z łóżka i odtańczyć szalony taniec radości. Hip hip hurra, wygrałem. W końcu po tylu latach mój system się sprawdził i wygrałem. Jestem milionerem. Jesteśmy. Boże, w kumulacji były 3 miliony. Nawet jeśli ktoś jeszcze trafił szóstkę, to i tak do podziału była kupa pieniędzy. Stanisław, lat 75. Tamtego dnia rano moja Zosia pojechała do naszej córki, bo wnuki się przeziębiły i nie mogły iść do szkoły. Przedszkola, żłobka. Wiadomo, córka nie mogła co chwilę siedzieć w domu na zwolnieniu. Więc na ratunek pośpieszyła niezawodna babcia. Zjadłem śniadanie i zabrałem Mikrusa na spacer. Mikrus ma już swoje lata, podobnie jak my. Już nie biega jak szczeniak, nie skacze, tylko powolutku spaceruje, obwąchując swoje ulubione miejsca na osiedlu. Gdyby nie on, to już dawno bym przyrósł do fotela przed telewizorem. A tak, mam trochę ruchu każdego dnia. Jak zwykle zaszedłem do kolektury Totolotka, żeby wypełnić kupon. Nie wiem w sumie czemu. Nigdy niczego nie wygrałem. Nawet głupiej trójki za kilka złotych. Zosia śmiała się, że jakbym te pieniądze oszczędzał, to już bym był milionerem. Trochę w tym racji jest, tyle lat, ale to była dla mnie pewna tradycja. Lubiłem też pogadać z panią Agnieszką, która pracowała w kolekturze, dorabiając się do emerytury. Zawsze to parę słów zamienionych z innym człowiekiem niż żona. Tym razem też tak było. Wziąłem kupon, skreśliłem te same liczby co zawsze. Nigdy ich nie zmieniałem. Dla mnie dużo znaczyły, dlatego je wybierałem. Dzień urodzin żony, rok naszego ślubu, narodzin naszych dzieci, wnuków. To był mój system, który jak dotąd szczęścia mi nie przyniósł, ale i tak z niego nie zrezygnowałem. Powodzenia, panie Staszku, pożegnała mnie standardowo Agnieszka. Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć, odpowiedziałem rutynowo. Reszta dnia upłynęła bez niespodzianek. Ugotowałem obiad, Zosia wróciła od wnuków, zjedliśmy. Popołudnie dwójki emerytów nie jest w tym kraju emocjonujące. Albo nie masz czasu, bo dorabiasz do emerytury, albo siedzisz z wnukami, albo oglądasz telewizję. Tak to wygląda. W ramach ekstremalnej rozrywki czasami dopada cię starość i nagle kolana odmawiają posłuszeństwa albo łupie cię coś w nerce. Mnie zastrajkowały te kolana. Powinienem wyjść na wieczorny spacer z Mikrusem i sprawdzić wyniki Totolotka w kolekturze. Kolejny punkt codziennego rytuału. A zamiast tego leżałem w łóżku i umierałem. Psa wyprowadziła moja żona i nawet jej do głowy nie przyszłoby sprawdzić wyniki losowania. Zadzwonisz rano do pani Agnieszki i wszystkiego się dowiesz, mój ty potencjalny milionerze. Kpiła sobie ze mnie Zosia, kiedy wróciła. Ale zaraz spoważniała. Jeszcze jutro i pojutrze muszę być u dzieci. Dasz sobie radę? Jak ci zrobię herbatę w termosie i kanapki? Uwielbiałem, kiedy się o mnie troszczyła. A robiła to od 48 lat. Od kiedy złożyliśmy przysięgę w kościele. Gdybym został tym milionerem, dałbym mojej kochanej żonie gwiazdkę z nieba. Rano zadzwoniłem do kolektury. Już się zaczynała o pana martwić. To tylko te moje kolana. Poleżę, wygrzeję, będzie mi dobrze. Niech mi pani poda liczby, które wygrały. Zapisywałem liczby i z każdą kolejną coraz bardziej kręciło mi się w głowie. Boże, to były moje skreślenia. Moje ważne daty. Urodziny wnuka, wnuczki, córki, drugiej córki, Zosi, nasz rok ślubu. Boże. Panie Staszku, coś się dzieje? Gorzej się pan czuje? Wezwać pogotowie? Nie, nie, panie Agnieszko, nie trzeba, chociaż serce tak mi wali, że nie wiem, czy nie dostanę jakiegoś ataku. Wygrałem. Trafił pan naprawdę? Gratulacje. Ile liczb? Wszystkie. I mrwących bólem kolan miałem ochotę zerwać się z łóżka i tańczyć szalony taniec radości. Hip hip hurra, wygrałem. W końcu po tylu latach mój system się sprawdził i wygrałem. Jestem milionerem. Jesteśmy. Boże, w kumulacji były 3 miliony. Nawet jeśli ktoś jeszcze trafił szóstkę, to i tak do podziału była kupa pieniędzy. Spłacimy kredyty mieszkaniowe córek, niech się nie męczą po 30 lat. Założymy fundusze wnukom, żeby miały jakieś pieniądze na studia. My pojedziemy sobie na wycieczkę dookoła świata, przynajmniej do jakiegoś sanatorium na 2 miesiące, kiedy tylko zrobi się cieplej. Będziemy korzystać ze wszystkiego, co oferują, bez łaski funduszu, który nam dokładnie wymieni, co nam się nie należy po 45 latach pracy. Wyremontujemy mieszkanie, wymieniając to, co już od dawna czekało na wymianę. Zadzwoniłem natychmiast do żony. Zosiu, Zosiu, wydyszałem, bo z emocji aż dech traciłem. Matko Boska, Staszek, coś się dzieje? Karetkę wzywać? Jaką karetkę? Szampana kupuj, wygrałem.
Co wygrałeś? Nie wiem, może zadzwonili do ciebie z ofertą jakichś garnków i uwierzyłeś. Zosia, za koło tym nie masz. Kochana ty moja, w Totka wygrałem. Dzwoniłem do pani Agnieszki i szóstkę trafiłem. Szóstkę! Spłacimy kredyty, wyremontujemy mieszkanie. Będziesz mieć taką kuchnię jak z katalogów. A potem pojedziemy może do Szklarskiej Poremny. A może nad morze. A może tu i tu. Zosieńko, cudnie będzie. Stasiek, piłeś coś? Wiesz, że ci nie wolno. Żona pozostawała nieufna. Cóż, sam bym nie uwierzył, gdybym osobiście nie zapisał szczęśliwych numerów dyktowanych przez panią Agnieszkę. Zośka, tylko herbatę, którą mi zrobiłaś. Wygraliśmy naprawdę. Wreszcie i do nas szczęście się uśmiechnęło. Zosia wróciła do domu, a ja w głowie wydałem już wygraną chyba z 6 razy. Zastanawiałem się, w co zainwestować część pieniędzy, żeby całkiem wszystkiego nie przepuścić, a jeszcze zarobić. Jak to podzielić? Ustaliliśmy z Zosią, że poczekamy, aż moje nogi będą zdolne ponieść mnie do kolektury, bo chciałem sam odebrać wygraną. Oj, trudno było mi czekać. No ale wreszcie smarowane magicznymi maziami kolana wróciły do sprawności i poszliśmy. Pani Agnieszka przywitała mnie z uśmiechem, ale on był jeszcze szerszy niż zwykle. W mojej kolekturze milionowa wygrana, nie mogę uwierzyć. No to poproszę kupon i puszczamy machinę w ruch, panie Stasiu. Ale, panie Staszku, przykro mi, tu nie ma szóstki. Znaczy, nadal gratuluję, bo piątka jest, ale szóstki nie. Jak to? Przecież wyraźnie pani mówiła. Nie 37, a 31. Musiał pan źle usłyszeć tę ostatnią liczbę. Przez telefon mogą brzmieć podobnie. Przykro mi, to nie szóstka. Ale piątka to prawie 10 tysięcy. Na jakąś przyjemność na pewno wystarczy. Wracałem do domu zdruzgotany. Byłem już taki szczęśliwy, czułem się taki bogaty. Czułem, że los wreszcie się do mnie uśmiechnął po tylu latach pracy. Zamartwiania się o pieniądze. Jakbym chciał powiedzieć, no teraz będzie troszkę lżej. Zosia szła obok w milczeniu, trzymając mnie za rękę. Dobrze, że nic nie powiedzieliśmy dzieciom, ale byłby wstyd. Obiecać im te pieniądze, a potem powiedzieć, że mamy raptem 10 tysięcy. 9, poprawiła Zosia. Podatek zabierze 1/10. I co z tego, jestem z ciebie bardzo dumna. Trafiłeś piątkę, raptem 9 tysięcy? Aż 9 tysięcy, których wcześniej nie mieliśmy. I wiesz co? Zamiast myśleć o wnukach i dzieciach, razem bądźmy egoistami, sprawmy radość sobie, okej? No i tak zrobiliśmy. Wyjechaliśmy na 2 tygodnie do Szklarskiej Poręby. Codziennie spacerowaliśmy, chodziliśmy na zabiegi, masaże, piliśmy pyszną herbatkę, patrząc na panoramę gór. W tym czasie klucze do naszego mieszkania trzymał znajomy majster, który zmieniał nam kuchnię w ciut bardziej nowoczesną, co nie było trudne, skoro stare meble pamiętały jeszcze Gierka. Kiedy wróciliśmy do domu, Zosia aż się popłakała ze wzruszenia, kiedy w odmalowanej kuchni dotykała nowych blatów i frontów. Może nie był to taki remont, jaki chciałem jej zafundować, ale co tam, taki krawiec kraj, jak mu materii staje. Mam dla ciebie jeszcze jeden prezent, powiedziałem, wyciągając z szafki małe pudełeczko. To kupiłem za ostatnie pieniądze z wygranej. Dla ciebie, ponieważ zawsze we mnie wierzysz i zawsze przy mnie jesteś. To były maleńkie kolczyki z białego złota z diamencikami. Ostatnie szaleństwo byłego niedoszłego milionera. Wróciliśmy do naszej rutyny, do naszych rytuałów, żyjąc od emerytury do emerytury, zastanawiając się, czy wystarczy nam wszystko w kolejnym miesiącu. Ale wspomnienia i zdjęcia ze Szklarskiej, śliczne kolczyki mojej pięknej żony oraz nowa kuchnia zostaną z nami na dłużej. Zwłaszcza ta kuchnia, w której Zosia niemal tańczy, kiedy tylko do niej wchodzi. A ja dalej odwiedzam kolekturę i wypełniam kupony, chociaż teraz skreślam także inne liczby. No bo kto wie, kto wie. Dziękuję za odsłuchanie. Czy wy również gracie w lotto? Jeżeli tak, dajcie mi znać. Zasubskrybujcie mój kanał i do usłyszenia.